nim otuli cię sen. Czyta Barbara Tlaga. Dlaczego w paski? Dlaczego nikt nie odpowiada na moje pytania? Płakała żałośnie mała zebra sirata. Zamiast myśleć o głupstwach, lepiej zjedz sobie smacznej zielonej trawy, skarciła ją mama. Młode zebry nie powinny zadawać pytań. Zawsze mnie zbywają byle czym, szepnęła sirata cichutko, żeby jej mama nie usłyszała. A ja naprawdę chcę wiedzieć, skąd się biorą te małe białe kwiatki i dlaczego niebo jest niebieskie i tyle innych rzeczy, ale nikt nie chce mi tego powiedzieć. Najbardziej jednak chciała znać odpowiedź na jedno pytanie, które dręczyło ją od dawna. Czy na tym wielkim świecie jest ktoś, kto mógłby mi to powiedzieć? Płakała sirata. Łagodny wiatr zaniósł jej płacz na drugą stronę polany. Właśnie z lasu wynurzyła się para rudych szakali. Akira zatrzymała się, by posłuchać, co przywiał wiatr, po czym puściła się pędem prosto ku stadu zebr. Słońce, które dopiero wzeszło, opromieniło sierść na jej karku. Podeszła do stojącej samotnie siraty. Jak brzmi twoje pytanie? Spytała. Nie sądzę, żebyś znała odpowiedź. W końcu twoim zajęciem jest sprzątanie, odpowiedziała sirata i wierzgnęła figlarnie. Może chociaż spróbuję. Akira odsłoniła zęby. Sirata tak naprawdę nie bardzo ufała zawsze czającym się szakalom. Jednakże zaczerpnęła powietrza i powiedziała powoli. Wiesz, dlaczego zebra ma paski? Wiem, odpowiedziała Akira, nie zastanawiając się długo. Czy widzisz, jak promienie słońca odbijają się w paskach twojej matki? Na tle zielonej trawy widać ją tak wyraźnie, jak ogień nocą. To po to, żeby najpierw zobaczył ją lew i upolował. A potem przybiegła Akira i wszyscy jej kuzyni na ucztę z resztek, jakie zostawi władca dżungli. Kłamczucha! Oburzyła się sirata. Nawet nie wiesz, jak się poluje, bo ty tylko kradniesz! Ale Akira zaśmiała się, machnąwszy swym puszystym ogonem i odeszła. Sirata znowu stała samotnie. To prawda, zebrę bardzo dobrze widać w jasnym świetle dnia. Sirata zastanawiała się, czy orzeł szybujący po niebie, który nie wiadomo dlaczego jest niebieskie, też ją widzi. Drozd szukał w trawie owadów. Naraz wzbił się w powietrze i spytał. Sirato, czy ty znasz Abaani? Nie, odpowiedziała mała zebra. No to chodź ze mną do lasu, odwiedzimy ją. Odpowie na twoje pytanie. Ale mama zakazała mi chodzić do lasu, odrzekła sirata. Przypomniała sobie, co zebry mówiły o leopardach. Jak nie, to nie, zaśpiewał drozd i odfrunął. Sirata popatrzyła na swoje stado. Wszystkie zebry wciąż jadły trawę. Było nudno. A tam drozd śpiewał tak pięknie. Pobiegła za nim. Weszli do lasu. Drzewa pachniały wilgocią. Drozd przeskakiwał z gałęzi na gałąź nad głową siraty i śpiewał. Jak nie, to nie, jak nie, to nie. Powietrze drgało śpiewem miliona świerszczy. Promyki słońca przebijały się przez liście, padając na jasny pomarańczowy brzuszek drozda. Czarna leśna kobra uniosła się na ogonie tuż przed siratą i przestraszyła ją. A poza tym wszystko tutaj było takie ciekawe, że szkoda by było wracać. Szybko zapomniała o leopardach. Drozd zatrzymał się na małej polanie przy głębokim, błotnistym rozlewisku. Wokół rozlegały się dziwne głosy. Dwa wielkie ibisy machały ciemnymi skrzydłami i wrzeszczały chrapliwie. Gdzie ryba? Gdzie ryba? Poczuła nawet zapach człowieka. No tak, ktoś zostawił wiadro na brzegu. Sirata aż podskoczyła. Nie bój się, patrz, ja tu mieszkam, powiedział drozd, trzepocząc dumnie pomarańczowym ogonem. Z gniazdka, przemyślnie ukrytego w zaroślach, wyjrzała żona. Oczy miała jak dwa paciorki. Domek zbudowali z liści i gałązek i umocnili miękką trawą. Miło mi panią poznać, rzekła uprzejmie sirata. Dwa jajka, odpowiedziała radaśnie żona drozda, ponieważ siedziała na dwóch jajkach. Były niebieskie jak niebo i miały czekoladowo-brązowe paski. Bardzo się cieszę, powiedziała sirata, ale już chciała wrócić do stada. Szukamy mądrej Abaani,
– wyjaśnił Drozd żonie. – Dwa jajka, dwa jajka! – wołała ostrzegawczo. – Tak, wiem, kochanie. – Dwa jajka! – powtórzyła na wypadek, gdyby zapomniał. – Och, zostawmy ją! – westchnął Drozd. – Ona teraz myśli tylko o tym, że wysieduje jajka. – Dwa jajka! – wrzasnęła zniecierpliwiona. Drozd uniósł swą śnieżnobiałą brew i mrugnął na Siratę, by szła za nim. W połowie drogi do rozlewiska na skale ukrytej wśród gęstych traw siedziała wielka jaszczurka. Całe ciało miała zielone w białawe cętki, jasno-niebieską głowę z ozdobnym żółtym paseczkiem oraz ogon też trochę upiększony niebieską barwą. Jaszczurka siedziała nieruchomo, bacznie przyglądając się Siracie. – Źrebie zebry? – zaskrzeczała. Była tak stara jak głaz, na którym siedziała. Tak, odpowiedziała zaniepokojona Sirata. Nazywasz się Abani, jesteś trochę stara. Jaszczurka zachrypiała z uciechy. Trochę stara? Ja jestem prehistoryczna. Widząc zakłopotane spojrzenie Siraty, szybko zmieniła temat. To nie czas na dyskusje naukowe, jesteś za młoda. Paski masz jasne, a twoją skórę pokrywa meszek. Jesteś jeszcze dzieckiem. No więc co cię do mnie sprowadza, pasiaczku? Jakbyś zgadła, paski! Zawołała Sirata, zapominając, że powinna się bać. Paski? Zaskrzeczała Abani, która nawet w prehistorii nie znała nikogo, kto miałby podobny kłopot. A co, uwiechrają? Sirata chciała zadać jej tyle pytań. Widząc, na co się zanosi, Drozd odleciał. Żaba plusnęła pospiesznie do rozlewiska, bo nie chciała stać się śniadaniem dla żony Drozda. W końcu Sirata powiedziała. Wśród wszystkich pytań na świecie jest jedno, na które muszę znać odpowiedź Abani. Dlaczego zebry mają paski? Szakal mówi, że dzięki tym paskom lwom łatwiej dojrzeć zebry. Czy to prawda? Zapadła cisza. Tylko świerszcze cykały w wysokiej trawie. Jaszczurka uniosła łuskowatą łapę i podrapała się w łysą głowę. Gdyby ktoś poznał odpowiedź na te wszystkie pytania, powiedziała oschle, oznaczałoby to, że wkroczyliśmy w nową erę. Echrę mądrości. Jednakże odpowiem ci na to ostatnie. Naprawdę? Powiesz mi, dlaczego mam paski? Zapytała podniecona Sirata. Tak, no więc wcale nie dlatego, żeby łatwiej cię zobaczyły. Sirata odetchnęła z ulgą. W rzeczywistości jest na odwrót. Zaśmiała się jaszczurka, ubawiona głupotą szakali. Chichotała i chichotała, aż dostała ataku kaszlu. Sirata musiała uzbroić się w cierpliwość. Obserwowała więc małego, czarno-białego zimorodka, jak nurkował, prując dziobem wodę. Za którymś razem wyskoczył na powierzchnię z małą, srebrzystą rybką, którą połknął w dwóch kęsach. Cuchnie błotem! Pisnął, krzywiąc dziób z obrzydzeniem, zimorodek. Niektóre zimorodki nie są uprzejme. Zarechotała Abani. Gdzież on teraz znajdzie czystą wodę po takich deszczach? No, ale o czym to mówiłyśmy? O zimorodkach? O paskach! Podpowiedziała szybko Sirata. Aha, jesteś mądra jak na swój wiek, wychrypiała jaszczurka. A odpowiedź na twoje pytanie jest prosta. To kamuflaż. Och, powiedziała Sirata raczej rozczarowana. Nigdy nie słyszałam o flażu. Podpowiedziała jaszczurka, jeszcze jedząc muchę, którą nieoczekiwanie pochwyciła językiem. Sirata westchnęła. Kamuflaż, wyjaśniła Abani, czyli maskowanie się. Twoja pasiasta sierść cię maskuje, rozumiesz? Nie za bardzo, powiedziała smutno Sirata. Przecież Akira mówiła, że w słońcu zebrę widać niczym ogień nocą. Kiedy zapadnie wieczór, zobaczysz, powiedziała i odeszła. Gdzie ryba? Wrzasnął Ibis. Gdzie ryba? Nie przestawał się dopytywać. Sirata tak się przestraszyła, że nie czekała już ani chwili. Pogalopowała przez las, zatrzymując się dopiero na polanie, gdzie mieszkała. Zapadł zmrok.
Sirata wiedziała, że jest już na rodzinnej łące. Ale nigdzie nie było stada. Gdzie oni wszyscy się pochowali? Zobaczyła nagle dziwne, jasne kształty. Były prawie niewidzialne. Mamo! Zawołała. Mamo, gdzie jesteś? Tutaj! Szary, upiorny kształt parsknął i zbliżył się do Siraty. Miękki nos mamy dotknął zadu Siraty i wtedy Sirata stwierdziła, że te upiorne kształty to jej stado. Zebry w czarne i białe paski, które zacierały się w wieczornym świetle. Nie mogłam cię dojrzeć, powiedziała przytulając się do ciepłej mamy. Mam nadzieję, że lwy też nas nie zobaczą, zarżała mama. To ich pora polowania. Wiem, odpowiedziała Sirata przypominając sobie las, drozda i jaszczurkę. Kamuflaż, dodała mądrze. Już teraz wszystko wiem. Nie była to zupełna prawda, ale na swoje szczęście Sirata wierzyła w słowa Abani. A kiedy sobie pomyślała, że już wszystko wie, nie musiała więcej zadawać pytań. Drogi słuchaczu, jeśli podobają Ci się moje audiobooki, bardzo proszę o subskrypcję oraz pozostawienie łapek w górę.